Można. Ale znasz to rozmawialiśmy przed tą galą. Łukasz Kowalski żartował śmiał się, że plan jest taki. Wchodzicie szybko, latająca balacha i walka się kończy. No i proszę, może nie do końca latająca, ale wszystko się zakończyło zgodnie z tym, co niby miało być żartem. Takie zakończono poważnie. Tak, zgadza się, fruwania nie było, ale za to było balacha. No myślałem tak jak wcześniej podkreślałem, myślałem, że nie wyciągnę. Albert jest strasznie silnym zawodnikiem, miałem głęboko podpiętą balachę mimo wszystko. Musiałem się długo nad tym pomęczyć. Wszystko poszło zgodnie z planem. Szybciej niż myślałem, bo się z tego cieszę. Czy można uznać, że to obalenie Alberta też było w planie? Na pewno było w jego planie, w moim też, bo wiedziałem, że Albert będzie dążył do obaleń. Wyszło to szybciej niż myślałem. Zresztą takie wszystko, na szczęście wszystko poszło totalnie po mojej myśli. Mocno go naruszyłeś w stójce, bo on tam go przejął coś od ciebie mocniejszego. Znaczy tak, to była taka krótka wymiana, bardzo blisko siebie. Na takie wymiany też się nastawiałem, myślałem, że tylko myślałem, że nie będzie w przeciągu 3 minut dużo więcej tych wymian. Była jedno obalenie, jedna balacha. Wszystko jest świetnie. Albert, tak można powiedzieć, że lubi właśnie się wbić w jakieś poddanie przeciwko sobie. Czy wiedziałeś, że właśnie będziesz, czy planowałeś, żeby czekać na to, żeby w jakiś sposób go podać? Znaczy tak, ja nie ukrywam, że nastawiałem się na walkę w stójce i na silną wymianę, tudzież jakieś trafienie. Ale oczywiście były też takie plany, jeśli walka przejdzie do parteru. Wiedziałem, że mogę być z dołu, bo Albert jest dobrym zapaśnikiem, dobrym zawodnikiem też grapplingu. Mówię, od razu z obalenia, jak już udało mi się złapać głęboko tą balachę. No i wyszło tak, jak wyszło. Przed chwilą rozmawiałeś tutaj z boku, mówiłeś, że do tej walki przystopowałeś z wieloma kontuzjami. Czy mógłbyś rozwinąć trochę tę myśl? Znaczy tak, właśnie nie chciałem wcześniej o tym wspominać, oczywiście ze względu na to, że w walce mógł to wykorzystać Albert. To miałem trochę kontuzji już, które mi się ciągnęły od grudnia. Miałem bardzo nadwyrażoną szczękę. Nie mogłem za bardzo nawet przez jakiś czas jeść, sparować. Później tam lekko strzeliło mi więzadło w kolanie. No i ostatnio nadrywałem niestety lekko przyczep tutaj mięśnia na biodrze. Codzienne między treningami zabiegi w świetnej klinice Remedica Białej Podlaskiej. Taka reklama, gdzie świetnie się mną zajęli. No doleczyłem to na tyle, ile mogłem. Wiedziałem, że muszę wyjść do tej walki mimo wszystko, mimo tego, że trochę mnie to bolało. No, pewnie wyjdzie to jutro bardziej, ale jestem szczęśliwy, że udało mi się zawalczyć i wygrać tę walkę. Przed chwilą widzieliśmy walkę Akopa z Tyberiuszem, oglądałeś ją z nie tego miną. No tak, przyznam się szczerze, przepraszam bardzo, z moim przyjacielem. Bardzo dobrze się poznaliśmy już od ostatniej gali, dobrze żyjemy. No i liczyłem na to jednak, że to Akop zwycięży. Jednakże no, wszystko przed nim to jest dopiero jego początek kariery, także ma wielkie serce do walki i życzę mu wszystkiego najlepszego. Co dalej teraz dla ciebie? Zobaczymy, bo tutaj było w planach oczywiście walka o pas, na to też się nastawiam, na to głośno powiedziałem, bo chcę tej walki o pas, oczywiście to jest najwyższe trofeum, do tego dążę. Z kim będzie ta walka, to się okaże, mam nadzieję, że następną walką stoczę właśnie pas. A teraz to troszkę regeneracji, teraz trochę tego powrotu do zdrowia, trochę leczenia tych wszystkich kontuzji pewnie i urazów. Tak, oczywiście pierwsza sprawa, którą muszę nadrobić, to oczywiście kontakty z moimi znajomymi, bo przez ostatni czas to totalnie byłem odcięty, bardzo często nie odbierałem telefonów, nie odpisywałem i za to przepraszam naprawdę wszystkich moich znajomych. No to ale... byli. Słucham? Byli na tak, właśnie o to chodzi, że mimo wszystko publiczność dopisała, naprawdę licznie przyjechali tutaj z Białej Podlaskiej, z mojej rodzinnej miejscowości Rososz, z Warszawy i nie tylko, także serdecznie im za to dziękuję i obiecuję, że nadrobię wszystkie zaległości. A jeszcze jedno pytanie na koniec, o ten gest twój po walce generalnie, no bo to trochę szacun. Ty uklęknąłeś mistrz przed... A, o ten gest chodzi. No w sumie to jest dla mnie takie naturalne. Z Albertem też jesteśmy przyjaciółmi, podkreślaliśmy to wcześniej, na chwilę musieliśmy to oczywiście na chwilę walki odłożyć, to gdzieś na bok, bo wiadomo, to jest sport, czysto sportowa walka. No ale jest moim przyjacielem, życzę, tak jak mówię, mu wszystkiego najlepszego i myślę, że wszystko jeszcze przed nim. Może uda nam się nawet razem potrenować teraz po tej walce, to wszystko się okaże. Dzięki bardzo. Dziękuję.